nie straszne żadne słońce, gdy piwko fajnie chodzi. 10 lat minęło jak jeden dzień, tak naprawdę można powiedzieć, i to jest niesamowite, że dziś spotykamy się poza zasięgiem technicznym Radia Silesia, bo spotykamy się na Opolszczyźnie, gdzie na co dzień nie docieramy, a to świadczy o tym, że moc śląskiej kultury, śląskiej tradycji propagowanej zarówno przez telewizję TVS, jak i Radio Silesia jest niesamowita, bo ludzie chcą nas słuchać, chcą się z nami bawić na terenie całej Polski. Za co pan Radio Silesia lubi? Za dobre granie. Dobrze grają i bawią. Za piękne melodie po naszemu, po śląsku, i w ogóle to jest radio lepsze niż konkurencja z piekar. Jest to radio, które jest obecne w naszej miejscowości już od dłuższego czasu. Bardzo cieszymy się, że jesteście z nami i że możemy was gościć na tym jubileuszu 10-lecia. Radio Silesia to dla nas wielka przyjemność, frajda, promocja na cały świat, można powiedzieć, nie tylko na Śląsku. No, jest nam wielka, wielka radość, przyjemność za to, że mogliśmy dzisiaj zakoncertować dla publiczności, dla słuchaczy tego radia.